Podwileńska Mejsza Gola i cała polska społeczność na Litwie niezwykle uroczyście uczciły drugą rocznicę śmierci prelata Józefa Obrębskiego, zwanego patriarchą Wileńszczyzny. Dziękujemy Bogu za prorocką posługę księdza prelata Józefa Obrębskiego. Dla wielu z nas, a może i dla wszystkich, był to prorok naszych czasów. A co takiego nam prorokował? Jakże niezwykle ważne orędzie na dzisiejsze czasy szacunku do człowieka, szacunku wobec każdego człowieka. Uroczystości zainaugurowała pierwsza piesza pielgrzymka śladami księdza prelata Józefa Obrębskiego. Wyruszyła z Turgiel, by po trzech dniach dotrzeć do Mejsza Goli i symbolicznie połączyć dwie miejscowości, między które podzielił swe życie i kapłaństwo legendarny duszpasterz Wileńszczyzny. Te wspomnienia towarzyszyły nam przez całą drogą. Każdy mógł się podzielić swoimi wspomnieniami i naprawdę było bardzo mile, rodzinnie i jesteśmy mocno podbudowani duchowo. Bardzo wiele razy odwiedzałem księdza prałata. Ostatni raz w 2011 roku w marcu. I na zakończenie, to były jego ostatnie słowa. Powiedział, że moim pierwszym i najważniejszym przyjacielem jest ksiądz, bo ksiądz mnie zawsze odwiedzał z potrzeby serca, a nie z litości. I obiecałem, że 26 czerwca odwiedzę. Ksiądz prałat powiedział, że będzie starał się dożyć, ale jeśli bym nie dożył, to żebym przyjechał na mogiłkę. I tak się stało. Przyjechałem na pogrzeb. Postanowiłem, że raz w roku obowiązkowo będę przyjeżdżał, by w ten sposób wyrazić wdzięczność księdzu prałatowi, ale jednocześnie by tutaj nabywać tych nowych doświadczeń. Najstarszy kapłan na Litwie zmarł w wieku 105 lat, tuż przed 79. rocznicą święceń kapłańskich. Przeżył 9 zmian przynależności państwowej, choć jak sam twierdził, z Polski nigdy nie wyjeżdżał. Spoczął w Mejsza Gole, gdzie pełnił posługę duszpasterską 61 lat. Nagrobek ufundowały władze powiatu Wysokie Mazowieckie, gdyż prelat pochodził z ziemi lomżyńskiej. Natomiast władze rejonu Wileńskiego postanowiły zatroszczyć się o godne upamiętnienie wielkiego rodaka i spełnienie ostatniej woli, by w jego pałacyku założyć Muzeum Kapłanów Wileńszczyzny. I to zaczęło się od tego, że mieliśmy z kurią uzgodnić, czy możemy, ponieważ to jest własnością kurii, i otrzymaliśmy od biskupa pozwolenie założyć takie muzeum. I trzecim tym etapem właśnie było ustawienie pomnika w postaci księdza prelata. My przy kościele jak zwyczajnie spotkać prelata, bo zawsze widzieliśmy jego albo w kościele, albo przy kościele w pałacyku. Dla nas była to postać tylko z imienia, nazwiska. Natomiast tutaj odkryliśmy to, co się nazywa prawdą. Jako artysta mogę powiedzieć, że jest to kolejne jakieś wezwanie, które się nam udało. I chyba to jest najważniejsze, żebyśmy odbierali jako część z tego całego właśnie zespołu po ta chatka, o którą kiedyś prosiłem, żeby mi pokazano pałac. Posłyszałem pałac. I nagle zobaczyłem chatkę umoczoną w błocie i sobie pomyślałem, to jest właśnie chyba cała opowieść o księdzu. Powrócił ksiądz prelat do siebie, do pałacyku i również będzie to miejsce spotkania dla młodzieży przede wszystkim, katechetów. Na uroczyste osłonięcie pomnika i otwarcie Izby Pamięci przyjechało do Mejsza Goli wielu przyjaciół i wielbicieli prelata Wileńszczyzny, w tym wnuczka ostatniego właściciela Mejsza Goli, bo miejscowe dobra od początku XIX wieku przez ponad 130 lat były własnością rodu Huwaltów. Bo myśmy przyjechali tutaj z rodzicami w 90 roku i do Mejsza Goli jechaliśmy autobusem. I jak wsiedliśmy do autobusu, mówiąc po polsku, to konduktorka powiedziała na pewno do Mejsza Goli. I myśmy w pierwszej chwili kompletnie nie mogli pojąć, znaczy szczególnie tata nie mógł pojąć, ale to oczywiście był ksiądz prałat. To znaczy wszyscy Polacy, którzy jechali w tym kierunku, jechali do księdza prałata. I to niech tak zostanie, bo to muzeum na pewno będzie utrzymywało polskość. Ale też bardzo mnie ucieszyło, jak usłyszałam tutaj o propozycji rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. To, że był święty, to wszyscy wiedzieli.
wiedzieliśmy, ale to, że będzie uznany, może być uznany za świętego, to będzie wielka rzecz dla Polaków tutaj też. Modlitwy o proces beatyfikacyjny trwają już 2 lata i to nie jest nowość. Również modlimy się o to, żeby też świętej pamięci Anna Krepsztul była wyniesiona na ołtarze, bo wierzymy, że to byli święci ludzie i prosimy o tą modlitwę za proces beatyfikacyjny zarówno księdza brata Józefa Błyńskiego, jak i świętej pamięci Anny Krepsztul. Po 5 latach wraca na swe dawne miejsce, do kościoła świętych Jakuba i Filipa na Wileńskich Lukiszkach w Wilnie, ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem, czyli Matka Boska Lukiska. To najstarszy z zachowanych do dziś na Litwie obrazów sztalugowych. Wielki przedwojenny znawca Wilna, Juliusz Klos, jako dokładną datę sprowadzenia obrazu z Rosji do Wilna podawał rok 1649. Jest to dzień szczególny, ponieważ po 5 latach ikona wróciła do nas. Należy podziękować Panu Bogu za to, że w tym miejscu ta ikona przez lata była i pewnie jeszcze długo będzie. Podziękować za to, że w tym szczególnym miejscu przez Maryję Pan Bóg chce działać w naszych sercach, chce uzdrawiać nasze serca. Wiemy o tym, że wymodlono tutaj zdrowie u Matki Bożej, także fizyczne. Obraz szybko zasłynął cudami, głównie uzdrowieniami chorych. Został otoczony kultem wiernych i uznany przez papieża za cudowny. Ikona Matki Bożej Łukiskiej jest ikoną ruską. W XVII wieku została przez Polaków wwieziona jako łup z Moskwy. Trafiła do Sejn. Tam, ponieważ już była cudowna figurka Matki Bożej, więc Dominikanie ze Sejn podarowali tę ikonę kościołowi na Łukiszkach, do którego byli sprowadzeni Dominikanie, aby tutaj opiekować się miejscową ludnością. Niestety sytuacja historyczna sprawiła, że kult stopniowo wymierał. Najpierw wyrzucono stąd Dominikanów, następnie kościół, wiemy, że w czasie komunizmu był zamknięty. W związku z tym teraz należy się dużo pracy, aby ten kult Matki Bożej Łukiskiej odnowić, żeby go wznowić. Gdy w latach 90. kościół świętych Jakuba i Filipa zwrócono wileńskim dominikanom, ikona była w bardzo złym stanie. Obecnie dzięki przeprowadzonym badaniom i odrestaurowaniu odzyskała pierwotny wygląd. Różni wiejscy malarze próbowali ją jakoś retuszować, czy poprawiać, czy restaurować. No, trzeba było to zrobić specjalistycznie, fachowo. Jedyny polonijny festiwal muzyki churalnej, coraz bardziej rozpoznawalny wśród chórów w Polsce, ale też na Białorusi, w Rosji, oczywiście na Litwie. Mowa o 2. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Churalnej w Wejszyszkach, o zlotą wstęgę Solczy. Spokojna, niezwykle urokliwa miejscowość na południu Wileńszczyzny na kilka dni staje się centrum muzyki churalnej. Uczestników jest bardzo dużo. Publiczność też coraz więcej i dlatego potrzebny był duży kościół. Wszystkie kościoły jest piękny, duży kościół, poza tym ma dobrą akustykę też. Rozeszła się wieś o Wejszyszkach i wszyscy dobrzy, właściwie wyrównany poziom był w tym roku, przyjechali, żeby uczestniczyć w tych zmaganiach churalnych. Nie tylko tutaj z Litwy, z Polski tradycyjnie, ale też mamy chóry z Rosji i z Białorusi. Jesteśmy mocno zainteresowani, żeby pokonać bariery, które czasami sztucznie się tworzą, że jesteśmy społeczeństwem zamkniętym, że tutaj w swoim sosie tylko się ważymy. Tak nie jest, dlatego że ten region jest wielokulturowy, wielojęzykowy, otwarty, ludzie przyjaźni, życzliwi i gościnni.
Festiwal w Ilszyszkach odbywa się pod patronatem specjalnym mera rejonu Solecznickiego i ma jeszcze jednego patrona, niegdyś krajana, dziś biskupa Grodzińskiego. Ten przepiękny festiwal jest mi bardzo drogi, że to odbywa się w moim parafialnym kościele. Przecież tu wszystko się zaczęło, jak mówił błogosławiony Jan Paweł II o Wadowicach, tak samo trzeba powiedzieć o Iszyszkach. Oczywiście jestem pełen zachwytu i zawiozę to wrażenie, podzielę się tam z grodnianami. Tymczasem chóry grodzieńskie wzięły udział w festiwalu w Iszyszkach. Jesteśmy na tym festiwalu po raz pierwszy. Jestem zaskoczona poziomem chórów, a jeszcze bardziej ich liczbą. Z różnych krajów, różnych narodowości, zróżnicowanych wiekowo, a jednak panuje tu niesamowita atmosfera otwartości. Z przekonaniem mówię, że nieraz bywałam na różnych festiwalach, ale tu czuję niezwykle pozytywną energię. Nas dodatkowo umacnia obecność naszego biskupa Grodzińskiego. Tu się zebrali ludzie, którzy lubią ten śpiew. I to ich łączy, ta miłość, miłość do swego tego fachu, czy to amatorsko, czy zawodowo. Ogółem na festiwalu w Iszyszkach o złotą wstęgę Solczy walczyły 24 chóry z Białorusi, Rosji, Polski, Litwy. Jurorzy mieli do ocenienia ponad 100 utworów. Braliśmy pod uwagę, czy zespoły śpiewają to, co pisze w nutach, czyli odtwarzają zapis nutowy, czy śpiewają czysto, czy śpiewają wyraziście, ale jeszcze, żeby dostać cokolwiek, czy mają jakąś interpretację, czy jest w tym dynamika, dramaturgia całego utworu, czyli przekaz wypowiedzi słowno-muzycznej. To jest bardzo ważne i to gwarantowało niektórym nagrody. Największą ilość punktów, czyli Grand Prix festiwalu, otrzymał zespół z Hola Cantorum Białostockiego. Jest to piękne, że tak młoda osoba potrafi zebrać młodzież i kreować wspaniałe dzieła. Nastały inne czasy, właściwie XXI wiek mamy już. Natomiast jeszcze XX wiek można było uzyskać i zapalić tę młodzież od dzieci po już nastolatki, żeby uczestniczyły w życiu churalnym. Teraz jest no, trudniej, naprawdę trudniej i trzeba niebywałej siły i cierpliwości, żeby stworzyć takie piękne zespoły. Rzeczywiście się tego nie spodziewałyśmy, tym bardziej, że mam przyjemność pracować z tym wspaniałym zespołem. W tym składzie dopiero od września 2012 roku. Także to osiągnięcie, nie ukrywam, jest już trzecim w tym roku szkolnym, ale rzeczywiście największym. W Iszyszkach było stosunkowo dużo zespołów dziecięcych, a to dobrze wróży na przyszłość. Jest dzisiaj aż 9 zespołów dziecięcych, kategorii dziecięcej. To bardzo dobry znak, że dzieci śpiewają, że młodzież śpiewa. I myślę, że taki festiwal to też jest bardzo ważny. Cieszę się, że nasze zespoły uczestniczą, że 4 zespoły z naszego rejonu, że jeden z zespołów otrzymał brązową wstęgę Solczy. Po prostu uczymy się i widzisz ten profesjonalizm tych chórów. Chóry między sobą nawet mogą jakoś się zapoznać. Na przykład z chóru dziewczynki to nawet już wymienili się adresami jakimiś. Z tej samej kategorii dziecięcej. Naprawdę jest atmosfera. Wstydź się, wstydź! O nie! Wstydź się, wstydź!